witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. I moi drodzy, chcieliście, żebym nagrała kolejny odcinek z Jagodą, więc oto Jona. Hejka. Hejka. I moi drodzy, dzisiaj jest szczęśliwy dzień Jagody, ponieważ dzisiaj Jagoda za każdego fraga będzie dostawała 10 zł. Więc może sobie dzisiaj troszeczkę zarobić, albo i nie. Ale radę. Miejmy nadzieję, że coś tam zarobi. Zobaczcie, ile ja mam dzisiaj pieniędzy przygotowanych. Będę się nimi wachlowała przez cały odcinek. A będzie później ja się będę nimi wachlowała. Dobra, to już bądź cicho. Także moi drodzy, trzymajcie kciuki za Jagodę, żeby zdobyła dzisiaj jak najwięcej fragów i jak najwięcej pieniążków zarobiła na tym odcinku. Ale oczywiście jest mały haczyk, ponieważ Jagoda będzie losowała dzisiaj zadymiarzyk. Nie będzie tak, że ona będzie sobie grała takim zadymiarzem, jakim chce, tylko będzie podawała numerek od 1 do 40. Ilu jest zadymiarzy? O tym to nie wiedziałam. Wiesz, no zawsze musi być trochę pod górkę, tak? Nie ma, że świat nie jest taki kolorowy, tak? No. A więc Jagoda będzie losowała zadymiarza, będzie wybierała numerek i ten numerek, który wypadnie, tym zadymiarzem właśnie będzie grała. Ja oczywiście będę jej troszkę przeszkadzała w rozgrywce. Ej, miałaś mi pomagać. Będę jej opowiadała kawały. Miała mi pomagać, tak mówiła. Dobra, dobra, będę ci pomagać. Trzymajcie kciuki za Jagodę, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Jagodą. No i oczywiście wpadajcie do sklepu Pixi, ponieważ my mamy dzisiaj z Jagodą na sobie koszulki z joystickiem. Jagoda ma taką koszulkę z łagodnym joystickiem, uśmiechniętym, a ja mam wersję z joystickiem, który pożera pomidorki i pomidorki przed nim uciekają. A właśnie, mam pomysł. Dzisiaj nagrywamy z Jagodą odcinek, że jeden frag równa się 10 zł. To jeżeli chcecie, żebym z joystickiem nagrała taki sam odcinek, tylko że będzie jeden frag równa się jeden pomidorek, to zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i na pewno... Chcę to zobaczyć. No chyba wszyscy chcą to zobaczyć. Także zostawcie łapkę i na pewno taki odcinek z joystickiem nagramy. Joystick też pewnie chce to zobaczyć. No raczej. Okej, okay, a teraz moi drodzy, poleci dwóch zwycięzców, którzy zwyciężyli kody Paysa w kartę o wartości 25 zł, dzięki temu, że podesłali mi filmiki, jak robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars na maila. Wielkie dzięki za wsparcie, oczywiście wy, moi drodzy widzowie, wszyscy pamiętajcie, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem Farel, no to koniecznie to nagrywajcie i podsyłajcie mi te filmiki na maila, a być może to wy zwyciężycie te kody Paysafe Card i to wy pojawicie się w kolejnym odcinku. No a teraz my już nie gadamy, nie przedłużamy, tylko idziemy zarabiać pieniążki i robić fragi. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na koncie Jagody i Jagoda ma dokładnie 13 zadymiarzy, bo ostatnio kupowaliśmy karnet zadymiarski i udało jej się odblokować 5 nowych postaci. Więc Jagoda będzie teraz wybierała liczbę od 1 do 13. I sprawdzimy, którego zadymiarza wylosuje i którym będzie grała pierwszą gierkę z trzech, bo będzie grała dzisiaj 3 giereczki. Więc Jagoda, jaką szczęśliwą liczbę wybierasz? 3. 3. Wchodzimy w zadymiarze i trzecim zadymiarzem jest Colt. Dobra, a w takim razie ulepszmy go. Wybierzmy. No i grasz pierwszą gierkę i zobaczymy, ile fragów uda ci się zdobyć. Let's go, proszę bardzo. Okej, moi drodzy, więc lecimy z pierwszą giereczką Jagody. Jagoda gra Coltem, no i zobaczymy, ile fragów uda jej się zdobyć. Bardzo ładnie! Jeszcze raz tak wyceluj w nią. Dobrze, jeszcze raz. Będziesz miała pierwszego fraga, ale musisz podejść i musisz sprawdzać, na jaką odległość. Dawaj, dawaj, dawaj! No kurde, zabrał ci fraga, najgorzej! Dobra, jego możesz zabić, nie wchodź w burzę! Dobrze! Pierwszy frag przed Jagodą, znaczy za Jagodą. I zdobyła pierwsze 10 zł. Uciekaj, ult, ult, ult! Prawie, prawie ci się udało, nie podchodź, musisz teraz naładować życia. Musisz teraz naładować życia, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, na spokojnie, na spokojnie. Idź na dół, nie stresuj się. Dobra, musisz szukać też zadymiarzy, żeby... O, dawaj, 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 dawaj go! Dobrze, drugi frag! Drugi frag, uważaj, teraz uciekaj, 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 uciekaj! Uciekaj! Uciekam. Uciekaj, dobrze, dobrze, dobrze. No z tym El Primo raczej sobie nie poradzisz, został ci ostatni zadymiarz, ale możesz się troszeczkę z nim pobujać. Dobrze, dobrze, ult! Ult! I uciekaj, uciekaj! Uciekaj przed nim! Uciekaj! Kurczę! Ale nie było tak źle. Nie było tak źle. Jagoda zdobyła drugą rangę
i zdobyła 20 zł w pierwszym meczu, także gratulacje, Jagoda. Dzięki. Będzie na maczka. Będzie na maczka. O nie, będzie na maczka, dobra. No to teraz czas na drugą rozgrywkę i zobaczymy, jakiego zadymiarza udaje się teraz wylosować. No bo Coltem poszło jej nawet nieźle. Okej, Jagoda, poprzednio wybrałaś liczbę 3. Teraz możesz wybrać kolejną liczbę od 1 do 13, oprócz oczywiście trójki. Więc jaką wybierasz? 1. 1? 1? Na pewno? 1? 1. Dobra, okej, wchodzimy w zadymiarzy. No i... Wiedziałam! Wybrała Shelly, na której ma już 13 rangę, więc prawdopodobnie potrafi grać Shellką. Prawdopodobnie pójdzie i dobrze. No dobrze, no to wybieramy. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to i lecimy z drugą gierką, moi drodzy, z drugą giereczką. Dawaj, Jacika. Zobaczymy, czy pójdzie jej lepiej niż Coltem. W poprzedniej gierce zarobiła 20 zł. W tej gierce, no zobaczymy, już masz tylko 8 zadymiarzy. Pamiętaj, żeby jak najszybciej otwierać skrzynki, bo ty bardzo powolutku chodzisz. Musisz jak najszybciej kierować się od razu do skrzyneczek, żeby je pootwierać, żeby mieć jak największą moc i żeby później zabijać zadymiarzy jak najszybciej, co nie? Okej, no i teraz postaraj się zabić ich. Postaraj się, dawaj, dasz radę! Okej, zdobyłaś dwa fragi, więc super. I zbieraj te wszystkie cuby. Dawaj tego El Primo teraz. Podchodź od razu do niego i wal go. Dawaj, ult, dobrze, trzeci frag. I teraz idź do tamtego zadymiarza, jeszcze go zabij. Masz ulta, pamiętaj, żeby użyć ulta. Nie wykorzystuj ulta na skrzynkę. Już nie zbieraj żadnych gemów, żadnych power cubów. Gdzie on się schował? Po prawej stronie jest. Poszedł gdzieś na górę po prawej stronie. Masz Shellkę. Uważaj, że ona ma ulta i też ją wycelił ultem. Dobrze. Nice! Czyli ile łącznie fragów udało ci się zdobyć w tej grze? 4, tak? 4 fragi, czyli Jagoda po drugiej gierce ma już na swoim koncie 60 zł, moi drodzy. No i jestem ciekawa, jak pójdzie jej w kolejnej grze, czy dobije do setki? O, to jest pytanie. Okej, Jagoda, przed tobą ostatnia gra i teraz możesz wybrać ostatni numerek. Od 1 do 13, pomijając 1 i 3. Jaki numer wybierasz? 8. 8? Tak, na pewno 8. Kurde, nie spodziewałam się 8 akurat. No ale dobra. Wejdźmy w zadymiarzy i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to El Primo! El Primo jest bardzo fajną postacią na blisko też, tak samo jak Shelly, tylko że on atakuje pięściami, co nie? Mhm. I ogólnie jak ma ulta, to wtedy tak naskakuje na kogoś i jeszcze większe obrażenia zadaje. Więc myślę, że powinien sobie dobrze poradzić. Okej, a więc weź telefon i lecimy z ostatnią giereczką, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Okej, a więc lecimy z trzecią i ostatnią grą, tym razem El Primo. Pamiętaj, że El Primo jesteś na blisko bardzo dobra i jak widzisz jakiegoś zadymiarza, od razu w niego wjeżdżaj, co nie? Otwórz sobie jak najszybciej skrzynkę. Pamiętaj, żeby jak najszybciej naciskać te przyciski. Im szybciej przyciskasz przyciski, tym szybciej otwierasz, zabijasz. Dawaj tego! Dawaj, masz nity! Miałaś taką okazję! Miałaś taką okazję na fraga! Dobra, dawaj na Bula. I dawaj go. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, ult, dobrze. No i podejdź do niego. Dobrze, pierwszy frag, nice. Otwórz tą skrzyneczkę. Albo uważaj. Dobra, atakuj. Poczekaj, aż ci się naładuje amunicja i atakuj. Dawaj tą Shellkę, dobrze, ult. Dobra, nice, zabiłaś. To jest drugi frag, tak? Drugi frag? Drugi, nie? Tak. Drugi frag, zostało ci jeszcze 4 zadymiarzy. Dawaj, idź do nich, podchodź i od razu zabijaj. Dawaj tego Colta, dobrze. Trzeci frag i teraz tego, dawaj do nich, dawaj, bo ci pozabierają fragi. Zabiją się nawzajem. Zobacz, zabrał ci fraga. Masz 3 fragi, tak? Okej. Zbierz tego cuba. Ale to są emocje, ja się bardziej stresuję niż ona, naprawdę. Jest tak gorąco, naprawdę. Dobra, idziesz i wjeżdżasz od razu w tą Rose. Bierzesz tą Rose i atakujesz ją. Dawaj ją. Ale uważaj, nie wy... Dopiero jak jesteś blisko, to atakuj, bo się wywali z amunicji i wtedy nie będziesz miała w nią, z czego w nią strzelać, wiesz o co chodzi? Dobra, dawaj, atakuj! Ult! Nice! Mamy to! Mamy to, moi drodzy, mamy to! Czyli łącznie Jagoda w dzisiejszym odcinku zarobiła 100 zł! Równe 100 zł! Nie spodziewałam się, że aż tyle fragów udaje się zrobić. Szczerze mówiąc, bo Jagoda bardzo rzadko gra w Brawl Stars. No i dzisiaj to było dla niej takie naprawdę wyzwanie i challenge, więc zostawcie dla niej łapeczkę w górę. Tym bardziej, że zdobyła pierwsze miejsce. Okej, moi drodzy, a więc Jagoda, zasłużyłaś sobie. Proszę bardzo, oto twoje 100 zł. A
A więc Jagoda w dzisiejszym odcinku zarobiła 100 zł. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Jagodą, w którym będzie zarabiała pieniądze za fragi albo za coś innego, no to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i pamiętajcie, że jeżeli chcecie też odcinek z joystickiem, który zjada pomidorki za fragi, no to też zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszamy Was jeszcze raz do sklepu Pixi po świetne koszulki z joystickiem. Do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie moje oraz Farela z naszymi autografami. No i co? Podajcie na nasze Instagramy, na moją grupę na Facebooku, na TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A na dzisiaj się już z Wami żegnamy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa! Cześć!